Cześć, witajcie z tej strony Grid. Namnożyło nam się gierek usług, które chcą wyciągnąć jak najwięcej hajsu od nas, oferując nam darmowe tytuły. Jedną z nich jest właśnie Once Human, którą od jakiegoś czasu ogrywam i o której chciałbym kilka słów powiedzieć. Czym w ogóle jest Once Human? Najprościej byłoby chyba powiedzieć, że jest to survival shooter może. Oczywiście możemy grać z kumplami, możemy wejść na serwer, grać ze znajomymi, połączyć siły z obcymi ludźmi, których spotkamy na serwerze. Aczkolwiek zasadniczo ja bym to zakwalifikował jako survival shooter, gdzie mamy możliwość budowy bazy, rozwoju swojej postaci, rozwoju swojego sprzętu, ulepszania tego sprzętu, także budowy pojazdów czy jakichś tam niestworzonych innych rzeczy, ponieważ fabularnie powiem wam, że całkiem leży mi ta wizja, którą tutaj twórcy zastosowali. Nie są to zombie, ale coś pokrewnego, powiedziałbym. Z pewnością stoi lepiej fabułą niż na przykład The First Descendants, gdzie możecie kompletnie skipnąć fabułę i mieć to w tyłku. Tutaj ta fabuła odgrywa pewną rolę, wprowadza nas w ten świat i jest ona nawet całkiem spójna. Okazało się, że się pojawił jakiś obcy pierwiastek, chyba pierwiastek, tak zwany Stardust, który doprowadza do mutacji zarówno materiały nieożywione, jak i ożywione, łączy je w jakieś takie dziwaczne mutacje, co później na filmie zobaczycie, z którymi możemy walczyć. Niektóre mogą nas wspierać w tej walce, zapewniając nam dodatkowe bonusy, czy też mogą zajmować się niejako naszym domem, zbierać za nas surowce, przyspieszać tworzenie niektórych receptur. No naprawdę jest tego mnóstwo. Przejdziemy do gry, to wam pokażę. Także tak, świat Once Human jak najbardziej do mnie przemawia. Wydaje się w miarę spójny, przynajmniej dla mnie, dla mojej skromnej osoby. Wydaje się w miarę spójny. Mimo wszystko podchodzę do niego z dość dużą rezerwą. Dlaczego? Ponieważ no, jednym z twórców jest NetEase, z którym miałem kiedyś nieprzyjemność. Grałem u nich w mobilkę, Life After to się nazywało. Bardzo podobna gra do Once Human, nie ukrywam. Bardzo zbliżone założenia, też survival. I tak jak na początku był naprawdę dość fajną grą, zacnie się w to pykało. Tak później, no niestety, poszli bardzo mocno w agresywną monetyzację i nie szło nawet dungów zrobić, nie płacąc za ulepszenie swojej postaci. Tak więc, no z Life Aftera niestety się wycofałem, albo stety, żeby nie płacić pieniędzy. Tutaj, słuchajcie, w Once Human, no trzeba to oddać. Nie ma czegoś takiego jak Pay to Win. Grę oczywiście możemy zainstalować za darmo. Mamy, jasne, sklep w grze, w którym możemy zakupić przedmioty. Co najlepsze, w tym sklepie na chwilę obecną są tylko i wyłącznie przedmioty do zmiany wyglądu. Nie ma nic, co by wam dało przewagę nad innymi graczami. Nie ma jakichś dziwnych skrzynek, nie ma żadnego gacza. Po prostu, jeżeli chcecie wesprzeć twórców lub się wyróżniać w tłumie, wchodzicie w sklep i kupujecie sobie jakieś itemki. Jest to kolejna rzecz, która mnie trochę martwi, ponieważ
You might even be able to use Stardust to your advantage. Jeżeli ludzie nie będą kupować, no to ta gra pewnie się nie utrzyma. Chociaż z drugiej strony, patrząc na to, ilu ludzi, jak bardzo jest próżnych, ilu ludzi chce się troszeczkę wyróżnić, myślę, że jednak z przepływem pieniędzy nie będzie problemu w Once Human. Przynajmniej mam nadzieję, że nie będzie, ponieważ jeżeli się by stało tak, że te pieniądze by przestały płynąć do twórców, no to zapewne poszliby właśnie w bardziej agresywny model monetyzacji i żeby grać, byśmy musieli kupować. A to już no naprawdę będzie lipa, nie? W tym momencie po prostu ta gra zostanie dla mnie przekreślona. Tutaj macie kilku tam początkowych, przykładowych przeciwników. Poza oczywiście bronią, bronią białą, bronią strzelającą, czy tam pistoletami, karabinami, kuszami, łukami i tak dalej. Możemy też się posługiwać jakby przedmiotami zdobytymi na tych poczwarach. I tutaj jeden z mutantów właśnie posiadał strzelającą walizkę jako łeb i po zabiciu go można ją przez jakiś czas wykorzystywać, jak widzicie, tam w prawym dolnym rogu miałem ilość strzałów. Całkiem ciekawy pomysł, nie? Z tą a la telepatią. A jak widzicie, ja tutaj kilka godzinek już pograłem, mimo wszystko jestem no, w dość początkowej fazie, ale co nieco posiadam, nie? Więc jakiś tam sobie szopę postawiłem, w której oczywiście mam kuchenkę, na której mogę gotować jedzonko. Jedzonko jest potrzebne do przeżycia. Posiadamy coś takiego jak głód, czy też pragnienie, które musimy zaspokajać. Tak a propos, przydałoby mi się trochę jedzenia, bo widzę, że moje, które miałem, skończyło nie najlepiej. Tak, jedzonko, które tworzymy, może się zepsuć, nie? Ma jakiś tam czas wytrzymałości, po którym może je szlak trafić. Nie wiem, czy w tej wodzie będę w stanie łowić. Spróbujemy. Może się uda jakąś rybkę złapać. Tak, tylko tyle, żebyśmy się najedli. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi, może sobie pomoczyć kija. Jest też to jakiś sposób na spędzenie czasu, nie? W Once Human. Czemu nie? No takie maleństwo, a niby 45 cm. Coś mnie tu w konia robią, nie? Nie wiem, czy to ma znaczenie jakieś, że to był jakiś tam królewska ryba. Nie wiem, może coś daje, może nie daje. Nie wiem, nie wnikam. Kurde, spierdzieli mi menta. Złapaliśmy na farcie. No ale dobrze, karpika już możemy sobie zjeść, nie? Mam nadzieję, że mam jakąś recepturę na rybkę. Samo kraftowanie nie zajmuje jakoś długo. Generalnie jest bardzo fajnie, ponieważ możecie sobie stworzyć kolejkę tam 5 rzeczy, które chcecie skraftować. Wyjść z gry, a to na spokojnie w trakcie wam dalej będzie się wytwarzać, nie? To nie jest tak, że crafting działa tylko w momencie, kiedy jesteście w grze. Spokojnie, kiedy was nie ma, przedmioty też się tworzą. Wspominałem przed chwilką właśnie o tych wspomagajkach, które tutaj mamy. Niektóre z nich pomagają nam w walce, niektóre w zbieraniu surowców. Tutaj mamy Bobera,
O, który też zbiera w momencie, kiedy mnie nie ma w grze. Także drewna raczej nie będę ścinał. Tutaj mamy coś a la sprzątaczkę, która potrafi znajdować czasem rzadkie przedmioty, ale zazwyczaj to są jakieś tam śmieci. Dwóch zbieraczy od kamyków. O, iron akurat bardzo przydatny. Tych to nawet z czterech, jeżeli bym miał, bym postawił, bo naprawdę są bardzo przydatni. Jeśli chodzi o drewno, no dość szybko możemy ich je zdobyć. A złoża, no, różnych właśnie minerałów już się trzeba troszeczkę naszukać, nie? Oczywiście w świecie gry zbieramy najróżniejszy szrot, który później przetwarzamy na materiały potrzebne do craftingu. Tutaj nawet nie wiem, aha, nie wiem po co brąz i glota robiłem, chyba żeby coś ulepszyć. Wydaje mi się, że do czegoś go potrzebowałem, ale nie pamiętam do czego. I tak jak wspominałem, no możemy tworzyć najróżniejsze rzeczy. Możemy tworzyć amunicję, leczące rzeczy. O, lodówka, bardzo przydatne, tylko że baterii nie mam. Możemy też stworzyć właśnie takie rzeczy. Teraz wam pokażę, jak tylko mi się uda ogarnąć. Mamy coś takiego właśnie jak tutaj specjalizację. Chyba można by to nazwać. Tutaj właśnie mam tą portable, przenośną lodówkę, nie? O której wspominałem. Dzięki temu, że wybraliśmy tą specjalizację, będę mógł tą lodówkę stworzyć, wrzucić ją sobie do plecaka, a w plecaku ona będzie sprawiać, że jedzonko będzie dłużej się utrzymywać, nie? Tak samo właśnie tutaj mam ten gravel on the go, czy kompostownik, czy też sprzęty do nurkowania, nie? To wszystko bardzo wolno, ale się zużywa jednak. No ale to nie jest jakiś problem, żeby to wytworzyć na nowo, nie? Wytwarzanie, no mamy tutaj naprawdę co do wytwarzania. Ja tutaj oczywiście nie mam odblokowanych jeszcze wszelkich receptur, bo tych receptur jest od cholerki. Na razie można by powiedzieć, że mam takie podstawowe tylko rzeczy. Mimo wszystko coś tam, jak widzicie, już mam. Oczywiście możemy też ten sprzęt naprawiać. Możemy go kalibrować. Tak patrzę, że tego steel pipe'a mam, ale jest taki troszkę dupowaty. Na pewno gorszy od mojego kioszka, więc palić to. Kalibrować. To, co nam daje kalibracja? Poczekajcie, może wezmę jakiś przedmiot, który jestem w stanie skalibrować. Podnosi troszeczkę damage'a, nie? O, mamy właśnie tutaj sprzątaczkę. No trochę to jest dziwne, nie? Ale generalnie cały ten świat gry jest dziwny, ponieważ tak jak powiedziałem, Stardust ożywia nieożywione rzeczy, nie? I przez to faktycznie możemy spotkać jakieś żywe zabawki, jakieś... O, tam idzie lew. Sobie może szybko do niego polecimy. Żywe autobusy, które stały się, no, potworami, jakieś, nie wiem, słupy radiowe, no, naprawdę najróżniejsze rzeczy, które... które mogą być naszymi przyjaciółmi lub też przeciwnikami, nie? Oczywiście
zwierzyna, na którą możemy polować. Dzięki temu zdobywamy zarówno jedzonko, jak i skóry, nie? Potrzebne do wytwarzania pancerzy. No i właśnie tak jak mówię, wizja tego świata, powiem wam, że no naprawdę całkiem nieźle. Wygląda, no wygląda, nie tylko wygląda, ale faktycznie jest na tyle spójna, że wciąga, naprawdę strasznie wciąga, nie? Gdzieś na jakimś filmiku widziałem, że w tym autobusie jest jakaś skrzynia. Jestem ciekaw, ile jest w tym prawdy. Może uda nam się sprawdzić. No faktycznie jest. A teraz to mnie zaskoczyli. Oczywiście mamy pojazdy, ja w tej chwili posiadam tylko motocykl, ale też później można zbudować sobie samochody, jakieś jeep terenowy, coś takiego. Na chwilę obecną jeszcze tak głęboko w grę nie wlazłem, żeby ogarnąć tutaj ten temat. Ale sam motorek wystarczy, zresztą jest to dość paliwożerne, ja jeszcze tego paliwa nie jestem w stanie sam wytwarzać, dlatego no muszę tutaj polegać niestety na tym, co znajdę, nie? I pomimo, że gierka nie wiem, czy domyślnie była tworzona na mobilki, czy też ma zostać wydana na mobilki, no na razie wiadomo, że jest to tutaj mamy grzybora i pszczółkę, które zajmują się uprawą. Dzięki temu ja nie muszę ich doglądać, nie? Co ma swoje plusy, nie? Tak samo jak dzięki właśnie kopaczom i temu bobrowi, który zbiera drewno, nie muszę się przejmować zbieraniem surowców. Ciekawe. Potem jeszcze, wspominałem, że niektóre z tych combo. No dobra. Są dość oczywiste rzeczy, się głowiłem bardzo długo, jak sól pozyskać. No oczywiście wystarczy pobiec do morza. No, tutaj koleś właśnie przyspiesza gotowanie. Oczywiście jak ja zacząłem gotować, to zaraz się pojawił, żeby mi tutaj pomóc, nie? Wystarczyło, że co zrobiłem? Pobiegłem do morza. Nabrałem wody sobie. Ją przegotowałem. W ten sposób otrzymałem sól, nie? Nie do końca wiem, o co tutaj chodzi. Aha, Prime War. Właśnie. Nie wspomniałem o tym. Jest tutaj co robić. Tak, jest naprawdę co robić. Spójrzcie, mapa jest kolosalna. Ja gram, nie wiem, ile mam, kilkanaście, może kilkadziesiąt godzin. Odkryłem raptem kawałek mapy, same zadania. No mamy tutaj oczywiście jakby główne zadania, plus jakieś tam światowe, których wyświetla od cholery. O, blueprintik. Warto by było się wybrać chyba na to. Aha, dobra. Jest na tym. Co mnie trochę martwi, co może być największym problemem
To może być największym. No, tutaj możemy właśnie przyzwać, tak? Akurat w tym wypadku motylka, no ale też mam tam lalkę wudu, mam tą zbroję samuraja. I faktycznie one naprawdę są mocno przydatne w walce, nie? To może być największym problemem. Twórcy zapowiedzieli, że co 6 tygodni... O, tutaj byli zbieracze. Będzie wipe świata, nie? Czyli tracimy większość naszych rzeczy, tracimy przedmioty, tracimy level postaci chyba też. Nie tracimy blueprintów, takich rzeczy, które jakoś tam zdobyliśmy. I twierdzą, że będzie zupełnie nowa przygoda, zupełnie nowa historia, być może też nowa mapa co te 6 tygodni. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo nie chciałbym, żeby się okazało, że to wszystko, co udało mi się zdobyć, co wypracowałem, po tych 6 tygodniach zniknie. Nie? To jest pierwszy punkt. Drugi punkt. Nie wierzę, że będą w stanie przygotować całą mapę, całą nową fabułę w 6 tygodni. Okej, tam słyszałem, że dwie chyba albo trzy mapy mają gotowe, które powstały równocześnie powstawały, kiedy tworzyli grę. No ale co za te 12-18 tygodni? No nie nadążą, nie? Więc myślę, że z tego się wycofają. Sezony wydaje mi się, że bardziej powinny dodawać nowe mechaniki niż po prostu czyścić całą mapę, nie? Jeżeli tak się nie stanie, jeżeli po prostu po 6 tygodniach my tracimy cały progres poza tam kilkoma tymi wyjątkowymi rzeczami, które uzbieraliśmy, no to boję się, że ta gra umrze, nie? No ja też osobiście będę odradzał, jeżeli przypuśćmy, ktoś mnie się zapyta w 4 tygodniu sezonu, czy warto rozpocząć grę w Once Human. No oczywiście, odpowiem mu, że nie, ponieważ no 2 tygodnie. No co on zrobi? No nic nie zrobi w 2 tygodnie, nie? Cholera, mogłem przykurzy dostać, chyba było lepsze. Także jeżeli nie zmienią tutaj podejścia w tej sprawie, no może być źle, nie? Jeżeli się ogarną, bo bardzo dużo ludzi o tym wspomina, jeżeli tylko się ogarną i zmienią właśnie tą mechanikę wipe'a na dodawanie zawartości sezonowej, gra naprawdę będzie warta zainteresowania, nie? Co jeszcze tutaj jest z takich wkurzających rzeczy w niej? Bo od razu powiem, no nie jest ich wiele, nie? Jest dość fajnie rozwiązana walka. Tak, one są na 28 levelu, dopiero zauważyłem. Dość fajnie jest walka rozwiązana, pomimo że walka wręcz jest trochę taka, jakby w kisielu, trochę taka, nie wiem, oleista. Nie wiem, czy rozumiecie, co mam na myśli. To już, jeśli chodzi o strzelanie, jest to rozwiązane dość zacnie. Jest fajny odrzut, jest ten rozrzut. Mam pomarańcze, dobra, nie potrzebuję pomarańczy. Oczywiście, możecie też sobie zbierać surowce. Nie wiem, co tu mamy. Iron, dobra. A weźmy sobie Irona, pozbierajmy. Oczywiście sobie możemy zbierać surowce. Nic nie stoi na przeszkodzie. Ja mówię, ja na szczęście udało mi się zdobyć te ludki, które to za mnie robią, więc
raczej samemu zbieractwu nie poświęcam zbyt wiele czasu. Zazwyczaj robię tak jak w tej chwili, że po prostu przebiegając klikami coś biorę. Możecie przeszukiwać niektóre wraki. Czasem możecie znaleźć w tutaj rozwalony bagażnik. W ich bagażnikach zapasowe części, paliwo, różne takie dziwne rzeczy. Może w tym coś będzie. O, refined part. Bardzo długo tego szukałem. Jest mi potrzebne właśnie do budowy jednego ze stołów. A ja kurczę, to chyba drugi dzień już szukam. W końcu jestem w dobrym miejscu. Dobrze, ale wspominałem tutaj o wkurzających rzeczach. Słuchajcie, ilość różnych menusów, nie? Wiadomo, mamy menu naszego plecaka. W plecaku mamy wyposażenie. Dalej mamy właśnie jakby ulepszanie naszej postaci, ulepszanie naszych tych zwierzaczków, które nam pomagają. Mamy blueprinty, mody, kosmetyczne rzeczy. No oczywiście tutaj jakiś guide, tak? Wszystkie shopowe, tak? Rzeczy. Do nowego, kosmetyki, terytorium, metapasy, inne battle passy. Do ładowania możecie dokupić. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli chcecie wesprzeć twórców. Tutaj jakiś kolejny event. Tutaj mamy Stardust event. Tutaj, aha, dobra, sklep. No to o tym już mówiłem. Tutaj cholera wie. Nawet no, powiem wam, że tego wszystkiego nie ogarnąłem jeszcze do końca. W każdym razie ilość menusów, ilość... A właśnie, tutaj jeszcze mamy mapę, zadania, journey. Journey to jest taka typowo mobilkowa mechanika, która pozwala nam odbierać nagrody praktycznie za wszystko, co mnie trochę wkurza, bo później mi się to wyświetla, muszę tu wchodzić i odbierać te nagrody. Teoretycznie no niby odbieranie nagród powinno być zadowalające, jest wkurzające, bo nie wiem, postawicie klocka, dostaniecie za to osiągnięcie, tak? Złowicie rybę, dostaniecie osiągnięcie, nie wiem, staniecie z łóżka, dostaniecie osiągnięcie, nie? Więc... troszkę irytujące, ale no jestem w stanie zrozumieć, że to jest. Może zapewne są ludzie, którzy lubią być nagradzani za każdy krok, który w życiu postawią, nie? Oczywiście różnego rodzaju znajdźki mamy, które gdzieś tam zbieram. Chociaż widzę, że dużo to nie zebrałem ich. Jakieś tam mam, ale no... Na razie bardziej się skupiam na mechanikach gry niż faktycznie tutaj na takim prawdziwym graniu, nie? Czemu mam tutaj tak kolorowo? Każdy z tych zwierzaczków ma jakieś tam swoje upodobania, nie? Czyli na przykład ci lubią czerwone światło, muzykę, elektryczność. No elektryczności jeszcze nie mam, więc nie mam też muzyki, ale pracuję nad tym, nie? Oczywiście raincatchery i słuchajcie, tak podsumowując już, bo mógłbym się naprawdę tutaj jeszcze przez godzinę opowiadać o tej grze, ma naprawdę mnóstwo mechanik, mnóstwo dość fajnych mechanik. O, prawie zgona zaliczyłem, a wy mi nic nie mówicie. Wygląda, właśnie, wygląd samej gry, no... Nie da się ukryć, że też nie jest najgorszy, nie? Choć
oczywiście możemy przy pomocy soli nasze jedzonko wrzucić i dzięki temu będzie dłużej wytrzymywało, bo jak widzicie, tutaj ma mięsko Bessie 4 godziny, z prosiaczka tak samo, nie? Więc warto to mięcho jakoś przetwarzać, żeby mieć później w razie czego to jeść na wariata, nie musieć polować. No ale dobra, miałem podsumowywać. Właśnie. Nim podsumowanie, może jeszcze parę słów o budowie. Bo wspominałem, że możemy naszą bazę rozbudowywać. Samych itemków, które no, możemy wykorzystać do budowy, jest cała masa, jeszcze więcej. Pamiętajcie, że jestem na początku gry i nie mam odblokowanej zapewne nawet połowy tego wszystkiego. Niektóre rzeczy odblokowujemy rozwijając naszą postać, niektóre odblokowujemy poprzez znajdowanie blueprintów w świecie gry. No jest z czego budować i naprawdę, jeżeli ktoś ma trochę samozaparcia i umiejętności, może zbudować cudowne, nie? Domy, twierdze, zamki, co tam chcecie, nie? No dobrze, przejdźmy w końcu do tego nieszczęsnego podsumowania, które za każdym razem gdzieś mi tam umyka. Co mogę powiedzieć o Once Human? Przede wszystkim, za darmo to dobra cena. Możecie pobrać tą grę, możecie w nią pograć. O, chłopaki tutaj wydobują surowce. Możecie w nią sobie pograć, możecie ją sprawdzić, nie inwestując nawet złotówki. Możecie grać w nią, nie inwestując złotówki, ponieważ tak jak powiedziałem, wszystko to, co jest dostępne w sklepie, są to tylko kosmetyki, nie? Zmieniające wasz wygląd, zmieniające wygląd waszych broni, waszych, nie wiem, pojazdów, domów. Nie ma tutaj żadnego w sklepie itemka, który w jakikolwiek sposób by wpływał na rozwój postaci, nie? Sama fabuła, tak jak już wspominałem, bardzo wciągająca, przynajmniej dla mnie. Ja jestem takim trochę świrem, jeśli chodzi o survivale, jakieś tam post-apo i tak dalej. Tutaj no zdecydowanie, pomimo że świat wygląda pięknie, no to mamy do czynienia z jakąś tam apokalipsą. Także jeśli chodzi o fabułę, ja jestem jak najbardziej na tak. Gameplayowo i graficznie no wygląda to, uważam, bardzo dobrze. Łamane na dobrze. Jeśli chodzi o gameplay, o mechaniki, jest to rozsądne, jest to zrobione z głową, nie jest jakoś tam bardzo mocno do tryhardowania. Oczywiście rozpoczynając grę możecie sobie wybrać serwer PvE lub PvP, co kto woli, co kto lubi. Ja sobie gram na PvE, nie potrzebuję tutaj jakichś, nie wiem, ziomków, którzy teraz będą do mnie podlatywać i puszczać miłomot, nie? I to jest taka gierka, usiądziecie sobie na godzinkę, zrobicie jakąś misję, spokojnie możecie z niej wyjść. Albo usiądziecie sobie na 10 godzin i będziecie robić tę misję, czy rozbudowywać swoją chatę, czy to tam cokolwiek innego, nie? Wszystko zależy od was. Jeżeli tylko zmienią zasadę 6 tygodni na sezon i te wipy, polecałbym tą grę na 100%. Na chwilę obecną, taką mieszanymi uczuciami, ponieważ pierwsza sprawa właśnie te sezony nieszczęsne, 6-tygodniowe, co mam nadzieję, że się zmieni. Druga sprawa, monetyzacja. Mam nadzieję, że do niej nie dojdzie. Ale no, pamiętajcie, że to NetEase, więc może być różnie. No dobra, bo już i tak
nawijam makaron tutaj na uszy, czy jak to się mówi. Chciałbym o tej grze znacznie więcej opowiedzieć, ale to może po prostu sobie zrobimy kiedyś jakiegoś live'a z niej i sobie w trakcie samej gry pogadamy. Tak naprawdę no, ten film miał na celu wam tą grę tylko przedstawić. Może was zainteresować, jeżeli są to wasze klimaty. I wspomnieć o tych no, największych bolączkach tej gry, nie? Czyli właśnie co 6 tygodni wipe. Plus możliwe, że kiedyś wprowadzą też monetyzację, nie? Oczywiście nic pewnego z tą monetyzacją, po prostu zakładam, że tak może się zdarzyć przez to, że wydawcą tutaj jest NetEase, który no, takimi rzeczami już nieraz pokazał, że swoim zachowaniem, nie takimi rzeczami, który swoim zachowaniem nieraz pokazał, że potrafi coś takiego właśnie odwalić. Mam nadzieję oczywiście, że się mylę, ale no, może być różnie, nie? Na chwilę obecną dla mnie ta gierka przynajmniej mocne 7 na 10, nie? Zwłaszcza, że tak jak powiedziałem, za darmo to naprawdę dobra cena, nie? Dobra, słuchajcie, ja tutaj się trochę zagłębiam dalej. Świat Once Human. A my się widzimy w kolejnym materiale. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.